Majusia jest z nami, bo tutaj ma miski i tupie, więc musicie nam te dźwięki po prostu wybaczyć. Cześć, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. A jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji, jak również do obserwacji mojego Instagrama HanellaTV2018. W filmiku, który już kiedyś u mnie na moim kanale się pojawił, ale bardzo dawno temu, na początku mojego nagrywania, i pokazywałam Wam w nim takie cudeńka z apteki, które dobrze zastępują kosmetyki do pielęgnacji twarzy. W tym filmiku chcę Wam pokazać, które z nich są ze mną cały czas, bez których się nie obywam, z którymi się nie rozstaję, jak również ten, do którego powróciłam po pewnym czasie nieużywania. Więc jeżeli taki filmik Was interesuje, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie produkty z apteki to takie cudeńka, które śmiało mogą zastąpić kosmetyki droższych i tańszych marek, to bardzo gorąco zapraszam Was do oglądania dalej. Chcę Wam jeszcze przypomnieć, że w poprzednim filmiku wystawiłam kilka rzeczy do sprzedania, kilka kosmetyków kolorowych. To jest na końcu, więc jeżeli nie obejrzałyście do końca, to też zachęcam, żebyście wróciły do tego filmu i zobaczyły, bo możliwe, że coś Wam się z tych kosmetyków, które sprzedaję, spodoba. Napiszcie do mnie na maila. Jeżeli ta cena jest zbyt wysoka, to zawsze możemy ponegocjować. Jak również osoba, która wygrała rozdanie, niech się odezwie. Link tej osoby jest pod filmikiem o rozdaniu. Zacznę od tego małego cudeńka, bo to jest, można powiedzieć, produkt numer jeden obecnie w mojej pielęgnacji. I tak naprawdę używam go codziennie, mieszając z innymi kosmetykami. A tym produktem jest maść VitaPos. W odcinku na początku mojego nagrywania na YouTubie również Wam tę maść pokazywałam i tak naprawdę po dłuższym czasie nieużywania wróciłam do niej. Poprzednio ta tubka była żółta, natomiast teraz jest w takim niebieskim opakowaniu. Tubeczka zawiera tylko 5 gramów, ale jest to produkt do oczu. Jest to maść do oczu wrażliwych, które nam na przykład łzawią, które są suche. Ona nam ma zastąpić krople, bądź może być używana również z kroplami do oczu. A dlaczego ten produkt jest taki fajny? Ano dlatego, że zawiera witaminę A, czyli retinol. I jak ja go używam? No właśnie, używam go jako kremu pod oczy. W tamtym filmie mówiłam, że świetnie mi się sprawdzał. Przez dłuższy czas go nie używałam. Natomiast teraz do tego produktu po prostu powróciłam. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo się z nim polubiłam. Mam zamiar go używać cały czas, aż skończę to opakowanie. Możliwe, że kupię po tej tubce następne, albo dam przerwę i po jakimś czasie znowu zacznę jej używać. Używam tej maści na noc. Jest to maść bezzapachowa, wiadomo, bardzo dobra, bo jeżeli chodzi o oko, to tutaj musimy uważać. Ona nie ma żadnego koloru, nie ma żadnego zapachu, jest taka tłustawa. Witamina A łączy się właśnie z tłuszczami. Także fajnie mi się sprawdza. Dodatkowo tutaj tak, skóra jest nawilżona, taka delikatnie natłuszczona, a przy tym witamina A działa na zmarszczki. Wiemy wszyscy, że retinol jest bardzo dobry, więc tę maść wypróbujcie, bardzo gorąco Wam polecam. Ona kosztuje 30 kilka złotych w aptece, więc może to nie jest tak tanio. Szukajcie w aptekach internetowych. Ja dałam za nią 30 kilka, ale widziałam też w internecie za 20 kilka złotych. Możliwe, że w jakichś promocjach taniej można ją dostać. No nie jest to bardzo tani kosmetyk, czyli do tych za 5 zł nie należy, ale działanie go naprawdę jest widoczne, więc bardzo gorąco Wam polecam. Tej maści nie muszę Wam pokazywać, jest to maść Retimax. Jest to maść, która kosztuje bardzo niewiele, zawiera aż 1500 jednostek witaminy A, czyli również retinol. Wiem, że odzywacie się do mnie w komentarzach, też mówicie, że ta maść jest w Waszym posiadaniu, że używacie jej i bardzo dobrze się sprawdza. Ja również jej używam, z tym, że to jest tłusty kosmetyk, więc jeżeli chodzi o całą twarz, to tak naprawdę rzadko po nią sięgam, bo boję się, wiecie, takiego zapchnięcia troszeczkę, no wiadomo, suche twarze inaczej, natomiast jeżeli są to skóry mieszane, to z tego typu kosmetykami trzeba uważać. Majusia jest z nami, bo tutaj ma miski i tupie, więc musicie nam te dźwięki po prostu wybaczyć. Maść jest tłusta, dlatego że tutaj są też składniki właśnie takie natłuszczające w połączeniu z witaminą A, bardzo dobrze działają na kondycję skóry. Ona może być używana na wszelkie rogowacenia skóry, na przesuszenia, na szorstkość, na przykład na suche pięty, na suche łokcie, ale również na twarz. Jeżeli macie bardzo suchą cerę,
to bardzo Wam gorąco polecam, dlatego że ona dodatkowo Wam jakby nawilży, ale też retinol, który w tej maści się znajduje, na pewno będzie super działał na zmarszczki. Ja, tak jak Wam powiedziałam, używam jej pod oczy, czyli wcześniej, zanim kupiłam maść Vitapos, używałam właśnie Retimaxu i też powiem szczerze, że fajnie mi się to sprawdza. Oczywiście nie codziennie, bo wiadomo, że czasami zapomnę, czasami używam tylko kremu. Poza tym z tego typu kosmetykami, produktami trzeba uważać, dlatego że one są tłuste, i trzeba też uważać, żeby się gdzieś tam do oczu nie dostały, bo ten skutek może być taki, można powiedzieć, odwrotny, czyli mogą się pojawić worki, na przykład większe niż miałyście, więc tutaj uważajcie. Natomiast niewielka ilość na kości tutaj tej oczodołowej, na pewno skóra sobie tę maść pobierze, nikomu nie zaszkodzi. Maści tej możecie używać również po opalaniu. Teraz idzie lato, wiadomo, można się gdzieś tam poparzyć, chociaż no tutaj warto używać zawsze kremów z filtrem, ale różnie to się może zdarzyć, więc też po taką maść możecie sięgnąć. Możecie sięgnąć po nią po zabiegach laserowych, po wszelkiego rodzaju uszkodzeniach skóry, bo ona ma właśnie tego typu jakby właściwości naprawcze, regenerujące, no i też na pewno działa na zmarszczki, więc bardzo tania rzecz, 5 zł, 6 zł, a może zdziałać cuda. Jest jeszcze jej inna siostra, to jest zwykła maść witaminowa, ochronna i tak naprawdę zanim poznałam maść Retimax, to sięgałam często właśnie po tę maść ochronną. Tej maści również używa mój mąż, ona też kosztuje grosze, z tym, że tamta chyba ma dłuższy termin ważności, natomiast tutaj ten termin ważności jest krótszy i tych jednostek witaminy A jest mniej, bo tylko 800. Ale też, jeżeli nie znacie tej maści, to też bardzo gorąco Wam polecam. Ona ma podobne działanie. Skład ma niewielki. Tu jest wazelina, woda oczyszczona i właśnie ten retinol, czyli witamina A. Więc też jej możecie używać pod oczy, też jej możecie używać na całą twarz, na łokcie, na pięty, na jakieś przesuszone miejsca, na miejsca, które chcecie zregenerować, ale też na jakieś uczulenia, które nie reagują, powiedzmy, na inne leki. Tu możecie zadziałać z maścią i ta maść powinna Wam pomóc. Posiadaczki bardzo suchych skór wiedzą, jak ciężko je nawilżyć. Trzeba używać bardzo dobrych kremów. Ten krem ma być nawilżający, ale też delikatnie natłuszczający, tak żeby wilgoć ze skóry nie uciekała. Mam też bardzo fajny kosmetyk. Jest to krem półtłusty Dermosan, który też rekomendowany jest na takie suche miejsca, na twarz, na przykład po laserze, po wszelkiego rodzaju takich właśnie ingerencjach, gdzie ta skóra się złuszcza, po jakichś właśnie mocnych zabiegach peelingujących, złuszczających, po retiksie C, jeżeli taki zabieg zrobiłyście, to ten Dermosan też może Wam pomóc ukoić skórę, nawilżyć. On w swoim składzie ma witaminę A i witaminę E, które też są bardzo dobrymi witaminami, jeżeli chodzi o odmłodzenie skóry. Więc nie tylko działacie tutaj na przesuszenia, czyli ją regenerujecie, ale również działacie na zmarszczki, dlatego że witamina A i witamina E właśnie działają przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, odmładzająco, więc tego typu krem, który też kosztuje niewielkie pieniądze, możecie go dostać w aptece, może Wam przynieść ulgę i może Wam sprawić, iż zastąpi on nawet krem droższy, jakiejś droższej marki, że jeżeli tamten krem nie pomoże, to możliwe, że taki tani Dermosan Wam tę skórę ukoi. Jak również on będzie działał Wam właśnie na jędrność, na sprężystość, tutaj właśnie producent rekomenduje, że w takich przypadkach ten krem też, jeżeli Wasza skóra jest taka właśnie mniej jędrna, a nie macie w danym momencie na przykład pieniędzy na bardzo drogi krem, to przetestujcie Dermosan, bo możliwe, że on sprawi, iż ta skóra będzie wyglądała lepiej. Teraz słuchajcie, kosmetyk kontrowersyjny. Ja wiem, że będą przeciwnicy, będą zwolennicy. Niektórzy powiedzą, no to po co używasz drogich ser z witaminą C, skoro teraz pokazujesz nam krople. Właśnie, krople Cebion. Ja wiem, że będą przeciwnicy. Ja wiem, że oglądacie kanał Dr. Sury, która właśnie powiedziała na swoim kanale, w tym odcinku, że te krople nie działają, że nie ma sensu ich używać. Ale też powiem szczerze, że są zwolennicy tego kosmetyku. Przeczytałam bardzo dużo artykułów, przeczytałam dużo blogów właśnie kobiet, które używają tych kropli i twierdzą, że one działają. Wiem, że oglądają mnie też panie, które na przykład nie mają pieniędzy za bardzo, na przykład na drogie sera, tak? Nie są w stanie sobie pozwolić na jakieś tam serum. Nawet w obecnej sytuacji może na takie nawet tańsze z witaminą C. No bardzo tanie sera z witaminą C, z przykrością stwierdzam, że nie działają. Ja miałam kiedyś
serum na przykład z marki Ava i ono u mnie w ogóle się nie sprawdziło, więc no, nie sięgam po tak bardzo tanie kosmetyki. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te krople, no, powiem Wam szczerze, że one mnie cały czas kuszą i mam je w swojej toaletce. I powiem Wam, że czasami dolewam sobie na przykład do kremu, czy dolewam jeszcze do serum dodatkowo jakiegoś i daję na swoją twarz. Nic się z moją twarzą nie dzieje złego, absolutnie. Zresztą ja wybrałam krople Cebion. A dlaczego właśnie te? Dlatego, że one są z bardzo krótkim składem. Tutaj nie ma wielu dodatków, takich, które by mi przeszkadzały, jeżeli chodzi o twarz, bo wiadomo, że to kładziemy na twarz. Więc po co mi składniki, której moja cera nie potrzebuje? Natomiast dolewam i wydaje mi się, że one też trochę działają. Na pewno działają nawilżająco, dlatego że to jest to kosmetyk taki tłustawy, więc natłuszcza, nawilża twarz, ale też mam nadzieję, że działają. Ja lubię robić takie eksperymenty, więc no wiadomo, używam ser gotowych, takich, które kupuję, ale też lubię sobie czasem mieszać pewne rzeczy, więc tutaj ten Cebion też jest to moje drugie opakowanie, bo wcześniej Wam pokazywałam, też mam i te kropelki sobie dokładam. I mam nadzieję, że one działają. Nie powiem Wam, że to jest to cud, ale coś w tym jest. Słuchajcie, tu jest kwas askorbinowy. Ja wiem, że tutaj też powiecie, że to musi być odpowiednie pH, zdaję sobie z tego sprawę, ale kwas askorbinowy dodany do kremu jeszcze nikomu nie zaszkodził, więc spróbujcie. A nóż widelec Wam również się sprawdzą. Wiecie, że borykam się z woreczkami pod oczami i raz są mniejsze, raz są większe, jak również z sińcami, które może nie są aż tak bardzo mocne, bo ja o tę skórę pod oczami dbam. Wiadomo, mam już swoje lata, więc też nie sprawię, że zmarszczki mi w cudowny sposób znikną i zupełnie ich nie będę miała, bo to jest niemożliwe. Tutaj musiałby zadziałać chirurg albo, nie wiem, ciągle musiałabym sobie tutaj, wiecie, botoks czy coś tam wstrzykiwać, żeby tych zmarszczek nie było. Ja tego nie robię, ale czymś trzeba działać, więc działam serami z kofeiną, ale też jakiś czas temu przeczytałam, że bardzo dobrze pod oczy sprawdzają się maści takie na stłuczenia, na obrzęki, na siniaki, takie na ciele, które delikatnie można dawać na twarz. I tą maścią, którą wybrałam, jest maść Arkalen. To jest też niedroga maść, właśnie już się kończy, bo ja właściwie używam jej do wszystkiego. Ja mam taką tendencję też, że zawsze gdzieś tam się obije i ten siniak mi wyskoczy, więc używam na ciało, ale również zaczęłam jej używać jakiś czas temu pod oczami i muszę Wam powiedzieć, że na noc się troszeczkę boję, ale na dzień, jak widzę, że te sińce mam takie i te worki większe, no to delikatnie sobie nakładam bardzo wcześnie, jeszcze przed kremem i ona tam sobie działa, tak? I wydaje mi się, że faktycznie te worki są troszeczkę mniejsze. Spróbujcie, jeżeli macie worki niegenetyczne, bo genetyczne ciężko jest zlikwidować, ale takie właśnie, nie wiem, z przejedzenia z poprzedniego dnia, ze złej przemiany materii, z nagromadzenia się wody, spróbujcie też tego triku, spróbujcie tej maści, a może również u Was się sprawdzi. Nie mam w tej chwili takiej maści, powiem Wam tylko o czym jest mowa, a mianowicie o maści na hemoroidy. Podobno właśnie maść na hemoroidy też jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o skórę pod oczami. Tutaj dlatego, że ona zawiera często kasztanowiec, zawiera arnikę, zawiera takie składniki, które działają obkurczająco, które działają właśnie podobnie jak arkalen, bo on też te składniki zawiera. Działają na naczynia krwionośne i powodują, że te sińce są mniejsze, że te worki też jakby się obkurczają, więc spróbujcie, bo jeżeli to jest prawda, ja jeszcze się nie odważyłam, ale myślę, że pewnie się odważę po taką maść sięgnąć, jeżeli chodzi o skórę pod oczami i też powiem Wam, czy się sprawdza. Dwa lata temu robiłam sobie taki zabieg laserowy i też mówiłam Wam o nim, pokazywałam Wam produkty, które mi się bardzo dobrze wtedy sprawdzały. Wiadomo, skóra jest przesuszona, ona jest delikatna, ona jest przewrażliwiona i tak dalej, i tak dalej. I wtedy sięgnęłam też po bardzo tanią rzecz, po Mediderm. To jest krem, słuchajcie, który jest rekomendowany dla osób chorych na łuszczycę, egzemę i atopowe zapalenie skóry. I on jest od tamtego czasu już ze mną na zawsze. Ja wtedy kupiłam takie wielkie opakowanie, takie pudło i ono kosztowało naprawdę grosze, kilkanaście złotych. Ten krem chyba też 10 albo 11 złotych kosztuje w aptece, więc to są naprawdę niewielkie pieniądze. Ale słuchajcie, on też świetnie mi się sprawdza. Sprawdza mi się świetnie na stopy, sprawdza mi się świetnie na dłonie, sprawdza mi się świetnie na przesuszone łokcie, na przykład kolana. Chociaż ja tak bardzo suchych akurat tych miejsc nie posiadam, ale sprawdza mi się wtedy wyśmienicie.
jak również na twarz. Wtedy, kiedy na przykład zrobiłam sobie ten zabieg Retix, to na początku też używałam tego Medidermu, żeby tę skórę tak właśnie ukoić, ułagodzić. Starałam się nie używać wtedy żadnych takich inwazyjnych kosmetyków z aktywnymi składnikami, tylko sięgałam po delikatne kremy. I ten krem również bardzo fajnie mi pomógł. Jego również można delikatnie używać pod oczy, więc również go bardzo, bardzo gorąco Wam polecam. Jeżeli nie miałyście, to przetestujcie. Na koniec też żel z apteki. Ja go kupuję w takiej aptece tutaj niedaleko mnie. Jest to żel Miracle Island Aloe Vera 95%. Ja miałam różne żele, miałam też koreańskie, ale muszę Wam powiedzieć, ten bardzo fajnie mi się sprawdza. I sprawdza się też do wszystkiego. Można go używać jako odżywkę do włosów. Pytałyście mnie, jak ja to robię. Robię to na przykład w ten sposób, że albo jak już umyję, wysuszę, a w danym dniu na przykład nie używałam żadnej odżywki, tylko to robiłam na szybko, to wtedy biorę troszeczkę tego żelu w dłonie i delikatnie po tych suchych pasmach sobie przejeżdżam i potem po prostu normalnie modeluję. I te suche miejsca, rzeczywiście te suche włosy nie są aż tak suche, są troszeczkę bardziej nawilżone i nie widać żadnej tłustości, bo ten kosmetyk nie przetłuszcza absolutnie włosów. Jak również robię inaczej, że na przykład mieszam go z olejkiem przed myciem i robię olejowanie, czyli nakładam wtedy na 40 minut powiedzmy taką mieszankę oleju, jakiego macie. Oczywiście to nie olej jadalny, ale jakiś taki olejek do ciała, który posiadacie. Każdy jeden się nadaje. I troszeczkę właśnie żelu aloesowego wmasowujecie w swoje włosy. Potem myjecie i bardzo też dobrze to działa. Jak również można go używać na twarz. Można go używać na jakieś niedoskonałości. Mojemu mężowi ostatnio wyszła taka spora niedoskonałość tutaj na szyi. I muszę Wam powiedzieć, że po jednym posmarowaniu się zmniejsza, więc widzę, że na takie rzeczy to działa. Więc żel aloesowy to powinna być niezbędna rzecz w każdym domu, bo w każdej sytuacji on się przyda. Możecie dodawać do kremów do ciała, możecie dodawać do kremów do twarzy, robić z tego maseczki, przeróżne rzeczy, delikatnie pod oczy. Także żel aloesowy to też jest bardzo fajna rzecz. Tania, kupiłam go za 20 kilka złotych chyba. Tak, i jak dotąd go mam, używam i świetnie się sprawdza. I to już wszystko, kochani, co chciałam Wam pokazać w tym filmie. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, będziecie ze mną na bieżąco. Jak również zachęcam do obserwacji Instagrama HanellaTV2018. A ja już się z Wami żegnam cieplutko. Do następnego filmiku. Buziaczki, cześć!